Kto z nas lubi niewygodę? No, wolimy wybrać coś wygodniejszego, jak jest możliwość. No i tacy już jesteśmy, że ciągnie nas do tego, żeby się nie przepracowywać, żeby mieć wszystko w życiu lekko z wszystkim, ale nie tylko my. Tak już jest chyba charakter człowieka. Trzy tygodnie temu to będzie. Zbliża się w ogóle termin w Rybniku wymiany piecy na ekologiczne. No i nasz zbór niestety też stanął przed tym dylematem, że trzeba do końca roku wymienić piec. Już żeśmy to sygnalizowali w administracji, ponaglali, bo to zima idzie. No i trzy tygodnie temu było hasło, piec już jest kupiony. Jakaś firma z Rybnika, z Żor, miała to przyjechać, montować. Już przyjechał do Żor ten piec i w następnym tygodniu będzie montowany. W poniedziałek dzwoni do mnie mój tata i mówi, wiesz, dzwoniła siostra z kaplicy, że stary piec się rozciekł. Kiedy oni przyjadą wymienić ten piec? No mówię, no w tym tygodniu podobno. No już żeśmy się zastanawiali, jeżeli piec nie dojedzie, nie wymienią, starego już się nie opłaca naprawiać, bo to parę dni przed wymianą po co? Dodatkowe koszta. A idzie zima, jak będzie zimno, będzie nabożeństwo, czy nie będzie? Czy odwołamy? No i człowiek tak myśli, nie? No jak zimno, no to może odwołać, by trzeba by było. No człowiek jednak wygodny się robi i jak już pewne niewygody są gdzieś w pobliżu, to się zaczyna zastanawiać, co wybrać. Był czytany tekst Ewangelii Mateusza. Znamy tą historię człowieka, który przyszedł, młodzieńca, który przyszedł do Jezusa Chrystusa i zadał mu pytanie, co ma czynić, żeby odziedziczyć Królestwo Niebieskie? Co to ma wspólnego z wygodnictwem? Można by się zastanowić. Czy ma? Sobie tak szukałem po różnych encyklopediach, próbowałem znaleźć definicję, co to znaczy z jednej strony wygodny, życie wygodne albo wygoda w życiu. No i w słowniku czytamy, że wygodny znaczy dostosowany do potrzeby komfortu, łatwy. No, pasuje to do tego, jak patrzymy na problemy w naszym życiu. Zawsze próbujemy wybrać te łagodniejsze albo tą drogę, która jest łatwiejsza. Z kolei przeciwieństwem wygody w takim naszym chrześcijańskim życiu można powiedzieć jest takie pełne zaangażowanie. I definicja zaangażowania z kolei oznacza zobowiązanie się do określonego postępowania czy posługi. Co to znaczy zaangażować się w życiu chrześcijanina? Czy my wybieramy zaangażowanie częściej, czy jednak wygodę? No to pytanie jest osobistym dla każdego z nas i to sami sobie musimy odpowiedzieć, ale myślę, że nasza natura trochę bardziej ciągnie jednak nas w kierunku tej wygody. I podobnie chyba było też w przypadku tego człowieka, który przyszedł do Jezusa Chrystusa. I oto przystąpił do niego ktoś i rzekł, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? No to pytanie jeszcze nam się może nie do końca kojarzy z takim wybieraniem łatwizny. Ale jak będziemy czytać dalej, to chyba jednak coś ma z tym wspólnego. Odpowiedź Jezusa Chrystusa każdy z nas zna.
Przestrzegaj przykazań. Często my też w ten sposób patrzymy na swoje własne życie, czy spełniamy pewne standardy, wymagania. Ten człowiek odparł twierdząco. Ale czy to była ostateczna odpowiedź Jezusa Chrystusa na jego pytanie? Czy na przestrzeganiu przykazań się skończyło? Wtedy Jezus powiedział mu: jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz. No i tutaj chyba dochodzimy do sedna, że nie zawsze każdemu z nas podoba się porzucić dotychczasowe życie. Bo być może jest wygodne i łatwe. Urządziliśmy się, nic nam nie brakuje. A z drugiej strony jesteśmy chrześcijanami, którzy mają w poważaniu Pismo Święte, przykazania i staramy się żyć poprawnie. A Jezus mu powiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz. Rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Nie wiem, czy jesteście bogaci, czy nie. Ja nie posiadam wiele posiadłości. Jedyne, co to posiadam, to... no nie wiem, czy skromne mieszkanie, ale M5 w bloku. I mógłbym pomyśleć, że to się mnie nie dotyczy. Ale tak naprawdę, czytając to, wiem, że to mnie też dotyczy. I każdy z nas ma wiele. Wiele rzeczy, które są w jego życiu wartościowe i cenne. I nie zawsze chcemy je porzucić. Nie zawsze mamy odwagę zmienić styl swojego życia. Chociaż Jezus wcale nie mówi, że każdy z nas musi stać się biedakiem, rozdać wszystko, co mamy, aby służyć innym. Natomiast myślę, że cały środek ciężkości tej historii przypada na tą końcówkę. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Dlatego, że przykładał większą wagę chyba jednak do tego, co posiadał, niż do tego poszukiwania życia wiecznego. Dzisiaj w lekcji też mówiliśmy o poszukiwaniach, przynajmniej tam w drugiej części, trochę o tym szukaniu. Padły słowa, że z jednej strony jest to proces, że to prawda, że niekiedy nasza decyzja pójścia za Bogiem jest decyzją chwili, ale później to musi codziennie w naszym życiu być odświeżane i to poświęcenie się, kroczenia za Bogiem musi na nowo codziennie się pojawiać w naszym sercu. Ta chęć pójścia za Jezusem Chrystusem po tym, jak sprzedamy wszystko, rozdamy ubogim i podążymy za Nim. W Ewangelii Marka w 8 rozdziale i tam od 36 wersetu czytamy: cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. To nam pokazuje, że waga cała, jaką powinniśmy kierować w stosunku do rozwoju naszego życia, nie powinna padać na rzeczy tutaj doczesne, na to, co jest wokół nas, ale to, co mamy w sercu. Czy chcemy, aby Bóg był środkiem naszego celu, do którego zdążamy? Bogaty młodzieniec chciał pójść za Chrystusem.
ale pod pewnym warunkiem, że w jego życiu się za bardzo nic nie zmieni. Nie był złym człowiekiem, przestrzegał wszystkich przykazań, jak nam sprawozdaje Ewangelia, a jednak z jednej strony czegoś mu jeszcze brakowało. Czuł, że to nie wszystko, a z drugiej strony jednak to przywiązanie do tego, co jest wokół nas, do naszych przyzwyczajeń, niekoniecznie bogactwa, ale tego, co lubimy na co dzień. I brak gotowości zmiany życia, nie wiem na jakie, na takie, jak Bóg nam wskaże, powoduje, że może często jesteśmy podobni do tego młodzieńca, że poszukujemy Boga, ale tak nie do końca na 100%. A Bóg z drugiej strony nie porzuca tych, którzy tak błądzą na tym świecie i szukają Go, a z drugiej strony gdzieś ciągną taką kulę przypiętą do nogi z tym bagażem różnych rzeczy z tego świata. Jednak nie porzuca nas i chce nas uratować. Chce nam dać nie tylko chęć, ale i siłę i do tego, byśmy mogli zmienić swoje życie. Jak w takim razie zrobić to w swoim życiu, aby nam się to udało? Nie znam jednego przepisu. Kiedy czytamy Pismo Święte, wiele jest tekstów, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy nasze życie tutaj na ziemi wieść. Ale jednym z takich tekstów, które jasno nam mówią, gdzie szukać pomysłu na nasze życie, jest tekst zapisany w drugim liście do Tymoteusza. I czytamy tam: całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ten tekst koresponduje mi z tym, co Jezus Chrystus odpowiedział temu młodzieńcowi. Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz. Jeśli człowiek Boży ma być doskonały, to nie może nie zaglądać na karty Pisma Świętego, bo tam mamy potrzebne rzeczy, które będą nas kierować w naszym życiu. Ale to nie jeden ze sposobów, jaki jest, aby znaleźć właściwą drogę w swoim życiu. Inna rzecz to nasz codzienny kontakt z Bogiem. Modlitwy, które są pewnego rodzaju rozmową z naszym Ojcem, który pragnie nam pomóc w zmianie naszego życia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo te dotyczyły tego, w jaki sposób my poszukujemy tej właściwej drogi, właściwego kierunku w naszym życiu. Co mamy robić, aby wiedzieć, jak się zmienić. Ale jest jeszcze inne spojrzenie. Przecież Bóg powoła nas do tego, abyśmy to my innym opowiadali o Nim. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To my mamy zadanie do wykonania i myślę, że to zlecenie też pomoże nam właściwie kierować swoje kroki do Boga. Jeśli oddamy się pod Boże prowadzenie i to On będzie nam pomagał w naszej służbie dla innych ludzi, na rzecz innych, to wierzę, że nasze życie również zacznie się zmieniać. Mamy w pewien sposób, można powiedzieć, obowiązek, aby zanieść Ewangelię innym. A więc, wracając do tego pierwszego pytania,
co mam czynić, które zadał młodzieniec Jezusowi, które my być może często zadajemy, co mamy robić, aby iść we właściwym kierunku, oddać swe życie Jezusowi. A oddać swe życie to znaczy pozwolić Mu na to, aby zmieniał w naszym życiu nasze przyzwyczajenia, nasze myśli, nasze słowa. Aby przez nasze zachowanie zaczął wypływać Duch Miłości Bożej. To sprawi, że będziemy inni w pracy, w szkole, na ulicy, że ludzie zaczną dostrzegać w nas coś, co trudno jest nazwać, ale wierzę, że ludzie to dostrzegą i dostrzegają, kiedy z nami rozmawiają, kiedy na nas patrzą, widzą nasze zachowanie, nasze postępowanie, nasze słowa, to w jaki sposób odnosimy się do innych. Poświęcić się Bogu to nie jest prosta decyzja, ale tak jak dzisiejsza lekcja mówiła, to jest chyba jedyna właściwa decyzja i właściwy kierunek, w jakim powinniśmy pójść. A pamiętajmy, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, tam czytamy słowa, które mówią, jakie są konsekwencje właściwego wyboru, jaki dokonamy w swoim życiu. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Chrystus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swoim i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. I to możemy odnieść też do słów, które trafiły do tego młodzieńca. Po tym, jak okazało się, że przestrzega wszelkich przykazań, Jezus na pierwszym miejscu postawił okazanie miłości. A więc miłość jest czymś, co jest bardzo ważnym, aby była widoczna w naszym życiu. Tak samo nie za nasze uczynki, ani za to, za nasze zasługi Bóg da nam nagrodę, ale dlatego, że Go kochamy. Z innej strony patrząc, nie dlatego, że musimy, opowiadamy innym i pomagamy innym ludziom, ale dlatego, że mamy miłość Bożą w sercu. A więc źródłem wszelkich odpowiedzi na pytania, jakie się pojawiają w naszym życiu, jest Boża miłość. Jeśli Boża miłość zamieszka w naszych sercach, to wiele odpowiedzi na nasze pytania stanie się proste. Wiele odpowiedzi nagle stanie się jasnych i zrozumiemy, co w swoim życiu mamy robić, aby życie nasze, ale również życie innych ludzi wokół nas stawało się lepsze i bliższe Bogu. A to, że musimy dbać o innych, niejednokrotnie na kartach Pisma Świętego było powiedziane. Przeczytam fragment z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Wiemy, że żyjemy w czasach, kiedy coraz bliższe jest przyjście Jezusa Chrystusa. Tym bardziej powinniśmy dbać nie tylko o siebie samego, ale o siebie nawzajem. Tu w zborze, jak również o tych ludzi, którzy są wokół nas. A wtedy Bóg
będzie nas wspierać swoją mocą, abyśmy mogli głosić Ewangelię z mocą, która pochodzi od Niego. Nie własnymi wysiłkami, ale z czymś, co przewyższa wszelkie najlepsze sposoby głoszenia Ewangelii, z Bożą mocą. Czy jesteśmy gotowi, aby pójść tą drogą, która nie jest łatwa, nie jest wygodna, ale która da nam radość służenia Bogu? Czy jednak codzienne życie, być może wygodne, spokojne, wygra z chęcią służenia Bogu z miłości za to, co uczynił dla nas? To pytanie pozostaje dla każdego z nas aktualne. I na to pytanie musimy sobie codziennie odpowiadać. Chociaż wiem, że odpowiedź jest jedna, że chcemy służyć Bogu i że Bóg da nam siły do tego, aby tak właśnie postępować. Amen.